Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam Państwa na informacje dnia. Donald Tusk chce usunięcia krzyży ze szkół i urzędów publicznych. To czysta polityczna kalkulacja, twierdzą eksperci. Chodzi o przejęcie lewicowego elektoratu. Donald Tusk rozpoczął, jak sam mówi, swój wielki objazd po Polsce. Będę chciał przekonywać ludzi do naszych pomysłów i naszych poglądów. W środę przewodniczący Platformy gościł w Nakle nad Notecią. To tu padła dość zaskakująca wypowiedź na temat macierzyństwa. Urodzenie dziecka, już nie mówiąc o dwójce, trójce, czwórce, to jest demograficznie fajna rzecz, ale dla kobiety jakże często to jest udręka na najbliższe 20 lat życia. Ta wypowiedź, jak podkreśla europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński, wpisuje się w szerszy kontekst ideologicznej ofensywy skierowanej przeciwko rodzinie. Jego ataki na macierzyństwo to jest nic innego jak ten przejaw tej oszalałej ideologii, którą dzisiaj próbuje się wciskać nie tylko Polakom, ale Europejczykom, czyli odrzucania rodziny rozumianej jako związek mężczyzny i kobiety. To dzisiaj są takie pomysły. Dzisiaj próbuje się karać Węgrów za to, że wpisali do konstytucji, że kobieta jest matką, a ojciec jest mężczyzną. No, jak rozumiem, dla Tuska to też jest drażniące. Donald Tusk zaatakował także Kościół, zarzucając mu upolitycznienie. Musimy też podjąć pewne decyzje. Znaczy, musimy skończyć z tym przenikaniem się władzy państwowej i kościelnej, z finansowaniem z budżetu państwa. Czas najwyższy, aby wierni wzięli na siebie odpowiedzialność za Kościół. To chyba bardzo dobrze też przysłużyłoby Kościołowi. Im mniej władzy, im mniej państwowych pieniędzy, tym lepiej dla tego prawdziwego Kościoła. A tak odpowiedział na pytanie, czy w polskich szkołach na ścianach powinny wisieć krzyże. Uważam, że nie. Bardzo chciałbym, żeby tym miejscem, gdzie wszyscy ci, którzy wierzą, mogli się spotkać jakby w spokoju, wzajemnym zaufaniu, pomodlić się, żeby to były kościoły, a nie urzędy publiczne czy szkoły. Miejsca publiczne, czy to jest Sejm, czy to jest szkoła, powinny być wolne od symboliki religijnej. Na wypowiedź przewodniczącego Platformy o usunięciu krzyży ze szkół zareagował na Twitterze minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Na szczęście w Polsce mamy wolność religijną i to rodzice wraz z dyrekcją decydują, czy w szkole są i jakie są symbole religijne. Zresztą zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i polskich sądów. Wolność, a nie dyktaturę lewactwa i ateizmu, jak na Zachodzie. Trudno racjonalnie wytłumaczyć wypowiedź Donalda Tuska, wskazuje europoseł Joachim Brudziński. Jest w nim tyle jakiejś irracjonalnej, niewytłumaczalnej niechęci, agresji wobec tego, co dla Polaków najświętsze, bo za poetą można powtórzyć, że tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Chyba że stoi za tym czysta polityczna kalkulacja. Wydaje się to wyraźnym dryfem w stronę lewicy, to co mówi przewodniczący Tusk, ponieważ chodzi o to, aby w tej chwili jak najbardziej osłabić rząd Zjednoczonej Prawicy, a kluczem do tego jest po prostu koalicja wszystkich ugrupowań, od ekstremalnej prawej strony do ekstremalnej lewej strony. Donald Tusk jest bowiem bardzo niespójny w tym, co mówi, zwraca uwagę socjolog dr Jakub Koper. Z jednej strony raz broni krzyża, te wszystkie jego wypowiedzi, aby nie mieszać Kościół do polityki, aby Kościół był organizacją, instytucją niezależną od państwa, a z drugiej strony mówi, że ten Kościół trzeba zwalczać w przestrzeni publicznej. Możemy zadać pytanie przewodniczącemu Tuskowi, który Donald Tusk jest prawdziwy, kiedy mamy na poważnie brać te jego słowa. W Krakowie, gdzie jest wiele zalanych ulic, doszło do lokalnych podtopień. Najtrudniejsza sytuacja panuje w dzielnicy Bieżanów. Intensywne opady deszczu nad naszym województwem wystąpiły wczoraj w godzinach późno-popołudniowych. Ten deszcz padał z bardzo dużą intensywnością, powodując liczne podtopienia budynków oraz dróg.
Padał on również całą noc. Strażacy w Małopolsce do rana, do zdarzeń właśnie o tym charakterze atmosferycznym interweniowali ponad 1100 razy. Najwięcej pracy strażacy mieli na terenie powiatu krakowskiego, w samym Krakowie, w okolicach Bieżanowa, gdzie wylała rzeka Drwinka. Również tam przez wały przelała się rzeka Serafa, powodując podtopienia wszystkich budynków, które znajdowały się w pobliżu. Nasze działania, oprócz właśnie wypompowania wody z zalanych piwnic i PSS, związane były również z zabezpieczaniem workami z piaskiem zabudowań, tak aby nie dopuścić do zalania tych budynków. Były to bardzo trudne akcje, ciężkie, wymagające znacznego nakładu pracy. W działania te do rana zaangażowane było ponad 5,5 tysiąca strażaków, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhów ochotniczych straży pożarnych. Na warszawskiej Woli upamiętniono redemptorystów, którzy zostali zamordowani podczas rzezi Woli. Z rąk Niemców zginęło 30 ojców. 1 sierpnia 1944 roku, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, powstańcy poinformowali ojców redemptorystów, że mają rozkaz zajęcia klasztoru na cele wojskowe. Ojcowie schowali się do piwnic wraz z okoliczną ludnością, której marzeniem była wolna Warszawa, wolna Polska. Przyszli tutaj, bo czuli bezpieczeństwo, bo wiedzieli, że ojcowie ich nie zostawią, że ojcowie będą z nimi do samego końca. I bardzo często słyszymy pytanie, czy oni musieli umierać, czy nie mogli uciec. Myślę, że nie, bo gdyby uciekli, gdyby ich tu nie było, dzisiaj całkiem inaczej wyglądałaby Wola. Dzisiaj trudno by nam było spojrzeć w oczy parafian, mieszkańców, którzy przychodzą i zadaliby pytanie: ojcowie, dlaczego nas zostawiliście wtedy, kiedy potrzebowaliśmy was najbardziej? Mówi ojciec Damian Simonicz, proboszcz parafii świętego Klemensa Hofbauera na warszawskiej Woli. 6 sierpnia około godziny 3 w nocy Niemcy otoczyli klasztor, zastrzelili 30 redemptorystów. Dziś uczczono ich pamięć. Spotkanie na tym placu to nie jest dla nas tylko wspomnienie historyczne, ale ono jest też wyzwaniem, bo oni nam pokazali dokładnie, co znaczy wypełniać Ewangelię. Być z drugim człowiekiem, być z tym człowiekiem nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, ale zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzi cierpienie i ból. W tym samym miejscu, gdzie rozstrzelano redemptorystów, spalono także około 2000 mieszkańców Woli. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj wszystkim naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Gorąco na wschodniej granicy Polski. W ciągu 2 ostatnich dni przedostała się do naszego kraju rekordowa liczba nielegalnych imigrantów. Większość z nich to obywatele Afganistanu oraz Iraku. We środę Podlaski Oddział Straży Granicznej zatrzymał na granicy z Białorusią 62 nielegalnych imigrantów. Jak przekazała służba graniczna, 50 z nich to obywatele Iraku. 11 osób pochodziło z Iranu, a jedna osoba z Kamerunu. Wczoraj służby celne zatrzymały kolejne 71 osób. Cudzoziemcy nie mieli przy sobie dokumentów tożsamości. Trwają czynności zmierzające do ustalenia kraju ich pochodzenia. Prawdopodobnie to obywatele Afganistanu. Czytamy w komunikacie Straży Granicznej. Także wczoraj służby zatrzymały 5 cudzoziemców w Łodzi, którzy bezprawnie wjechali do Polski na naczepie tira jadącego z Rumunii. Mężczyźni pochodzili z Afganistanu. Zatrzymani imigranci trafili już do ośrodka dla cudzoziemców. Według ekspertów mniejsza szczelność białoruskich granic to celowe działanie tamtejszego prezydenta Aleksandra Łukaszenki. W ostatnich dniach Litwa wzmocniła ochronę swoich granic, stąd coraz większa liczba imigrantów próbujących przedostać się do Polski. Teraz dziękuję już za uwagę. Kolejne informacje dnia rozpoczniemy o godzinie 18:05. Serdecznie zapraszam.